Cześć, nazywam się Piotrek Konopka i witam Was w kolejnym, 109 już odcinku z cyklu Piotrek Dobra Rada mówi o pracy zdalnej, gdzie powiem kilka słów na temat kultury organizacyjnej i tego, jak ta kultura organizacyjna jest zbudowana, ponieważ, tak jak wiecie, uważam, że kultura organizacyjna do pracy zdalnej powinna być wdrożona na samym początku, a wszystkie narzędzia są tylko narzędziami, które pozwalają na sprawne pracowanie, ale właśnie w ramach zdalnej kultury organizacyjnej. Jakiś czas temu miałem przyjemność studiować właśnie na studiach magisterskich na kierunku kultura organizacyjna i nawet udało mi się popełnić pracę magisterską na ten temat. Pisałem pracę magisterską na temat tego, jak kultura organizacyjna jest zbudowana, jak ona działa i teraz chciałbym się tą wiedzą z Wami podzielić. Przede wszystkim kultura organizacyjna składa się z trzech poziomów, z trzech warstw. Na pierwszym poziomie, tym najbardziej widocznym, są tak zwane artefakty i inne twory kulturowe, czyli na przykład technologia, sztuka, język, opowieści, symbole, ceremonie czy wzory zachowań. Takie rzeczy, które są widzialne i słyszalne, takie, które możecie namacalnie zobaczyć, które możecie zaobserwować, które naśladujecie. Czasami te rzeczy, te artefakty kulturowe są niezrozumiałe dla zewnętrznego obserwatora, czasami wymagają interpretacji. Drugim poziomem kultury organizacyjnej są rzeczy takie jak normy wartości, wytyczne zachowań, zakazy, nakazy i różnego rodzaju inne ideologie. Jest to powiększony czy poszerzony taki poziom świadomości. Częściowo te rzeczy są widoczne, częściowo te rzeczy są niewidoczne. I trzecim, takim najgłębszym elementem kultury organizacyjnej to są założenia podstawowe tej kultury. One są najczęściej nieświadome, zawsze są niewidoczne, a ten ostatni, najgłębszy etap składa się z takich elementów jak stosunek do otoczenia, natura rzeczywistości, czasu, przestrzeni, czyli co jest prawdą, co jest kłamstwem, bo to też kultura organizacyjna dyktuje takie postawy. A w tym zakresie znajduje się też natura ludzka, czyli jakich ludzi przyciągacie, natura ludzkiej aktywności oraz natura stosunków międzyludzkich. Ale żeby nie zostawić tego odcinka tak bardzo teoretycznie, czyli na poziomie bardzo ogólnych trzech poziomów kultury organizacyjnej, dzisiaj powiem trochę więcej na temat artefaktów. Artefakty kulturowe są to te rzeczy, które, tak jak już powiedziałem, widać i można je odczuć w kulturze organizacyjnej. To są twory werbalne, czyli takie jak język, opowieści, mity, opowiadania, różnego rodzaju legendy i historie, które się zdarzyły. Są to elementy behawioralne, ceremonie, rytuały oraz fizyczne, takie jak sztuka, technologia, architektura, czyli na przykład biurowce, które widzicie, i inne materialne wytwory, które są związane ze sztuką. I chciałbym dzisiaj Wam opowiedzieć właśnie o tych elementach, które składają się na te artefakty. Przede wszystkim to, co na samym początku można zauważyć, to jest logo firmy, a czasami można też przeczytać misję firmy. Czyli logo to jest pierwszy element, który stanowi o kulturze organizacyjnej, z którym ludzie się stykają. Misja firmy to jest to, do czego firma, co firmę inspiruje, bo rozróżnienie między misją a wizją jest takie, że misja to jest to, co nas inspiruje, a wizja to jest to, do czego aspirujemy. Natomiast w odniesieniu do pracy zdalnej, no, logo niekoniecznie musi ulec zmianie, natomiast być może misja, czyli to, co nas inspiruje, być może misja już powinna ulec zmianie. Drugim elementem to są symbole. Symbole mogą być na przykład architektoniczne, takie jak budynki czy koncepcja rozplanowania biura, no i te symbole architektoniczne na pewno ulegną zmianie. Tutaj mówimy też o symbolach statusu, czyli na przykład przywileje służbowe, samochód czy posiadanie asystentki bądź sekretarki.
I również w ujęciu pracy zdalnej te symbole statusu również mogą ulec zmianie. Trzecim elementem to są symbole fizyczne, sposób ubierania się, standard wyglądu, identyfikatory, badge, różnego rodzaju piny. Także kwestia takiego artefaktu, jakim jest symbol statusu, czy symbol fizyczny, powinien również ulec zmianie w odniesieniu do kultury organizacyjnej, ale organizacji opartej o pracę zdalną. Kolejnym elementem to jest język, czyli sposób komunikowania się, wszelkiego rodzaju nomenklatura, która pojawia się w rozmowach z pracownikami, jakiś żargon. Ten element pod tytułem język i sposób komunikowania się w naturalny sposób ulega ewolucji i przypuszczam, że już obecnie większość z nas, większość z Was używa nowych określeń, czyli na przykład nie Panie Piotrze, chodźmy na kawę, spotkajmy się, porozmawiajmy o biznesie, tylko Panie Piotrze, zadzwonimy się na Teamsie, na Zoomie, zeskajpujmy się. Myślę, że język najszybciej ulega zmianom na poziomie tego artefaktu kultury organizacyjnej w odniesieniu do kultury pracy zdalnej. Kolejnym elementem są metafory i mity i opowiadania. Te trzy rzeczy, czyli metafory, mity, opowiadania są dosyć mocno związane z językiem, ale też z doświadczeniami ludzi. I przypuszczam, że również tutaj kultura organizacyjna tych firm, które poszły na pracę zdalną, również już ulega przekształceniom, czyli ta kultura zaczyna absorbować, zaczyna pobierać te elementy, które się po prostu zdarzyły już w przyszłości. Bo do niedawna można było powiedzieć, idę na spotkanie z klientem, a dzisiaj mówię, już nie chodzę na spotkania z klientami, umawiam się z klientami na spotkania na Zoomie. I być może te mity, które były, czy te historie, które były standardem przed czasami COVID-u, być może już zaczną być mitami i opowiadaniami, jak to drzewiej bywało. Również ceremonie, rytuały i obrzędy, czyli takie rzeczy, które były codziennie. W niektórych firmach MLM-owych być może spotkaliście się z takim zagadnieniem, było dżusowanie, były spotkania motywacyjne, były różnego rodzaju seminaria i imprezy integracyjne, weekendowe. Teraz te ceremonie, rytuały i obrzędy przeniosły się całkowicie do online'u. I jeżeli ta sytuacja z pracą zdalną nadal będzie wyglądała tak, jak wygląda do tej pory, to być może te elementy, które dzisiaj są tymczasowym takim substytutem ceremonii stacjonarnych, to być może te elementy zdalne również zostaną włączone do naszych kultur organizacyjnych. I ostatnim fragmentem, ostatnim elementem układanki pod tytułem artefakty kultury organizacyjnej są bohaterowie, czyli osoby, o których się mówi, na przykład założyciele firm, albo być może menedżerowie, którzy odnieśli olbrzymi sukces, albo odnieśli olbrzymią porażkę, to mam poczucie, że w czasach COVID-u, w czasach pandemii i tej pracy zdalnej również macie w swoim otoczeniu osoby, o których mówicie, o których opowiadacie, właśnie opowiadania, mity. I być może te osoby staną się bohaterami nowych opowiadań i nowych mitów związanych z pracą zdalną. Dzięki serdeczne, do zobaczenia i usłyszenia jutro. Na razie.